naszym kanale Agnieszka, gość specjalny. Jeśli Agnieszka, to oczywiście będziemy mówić o czymś, jeśli chodzi o czymś, co jest związane z makijażem. Agnieszka, zaprosiłam Cię, żebyś dzisiaj powiedziała o swoich ulubionych tuszach. Tak naprawdę must have, jeśli chodzi o tusze do rzęs Oriflame, bo tych tuszy mamy bardzo dużo. Chciałabym, żebyś wybrała kilka swoich takich ulubionych. Widzę, że tutaj przyniosłaś nawet kilka sztuk. Starałam się zminimalizować do 5. Słuchajcie, tak, bardzo lubię nasze tusze z tego względu, że są to tusze, które też odżywiają nasze rzęsy przede wszystkim, ale no, mają różny efekt i poulubienia, i wydłużenia, i czego tam sobie życzymy. Z naturalną szczoteczką silikonową, kwestia tego, kto co lubi, bo zauważyłam indywidualnie są zwolenniczkami szczoteczek silikonowych, innych naturalnych. Więc tak, co ja dzisiaj mam dla Was? Maskara standardowa, polecana wtedy była przez Anią Muchę. Tutaj z taką silikonową, bardzo drobniutką, cieniutką szczoteczką. On przede wszystkim pogrubia nam rzęsy. Tak, pamiętam, że zakochałam się w tym tuszu od razu. Tak. Pamiętam, jak go pierwszy raz dostałam, przetestowałam, od razu dzwonię do Agnieszki, mówię: Agnieszka, mamy super rewelacyjny tusz. Tak. I to jest prawda. Ja go przede wszystkim maluję kobiety, które mają, chcą pogrubić rzęsy, mają rzadkie. Ale przede wszystkim mają krótkie, ponieważ ma bardzo krótkie silikonowe włosie, więc tak naprawdę dociera do każdej krótkiej rzęski. Też często mi się zdarza, że panie na dole górne mają fajnie szczepione długie, a na dolnych moje w ogóle. Więc przede wszystkim wtedy, żeby chociaż troszeczkę je podkreślić, to właśnie wybieram ten tusz z tą szczoteczką. Następny, oczywiście numer jeden ogólnie, nie wiem, w Polsce na pewno w katalogach. Jest to Wonder Lash, maskara 5 w 1, czyli wydłuża, pogrubia, zwiększa objętość, odżywia, czego sobie tam życzycie. Jest to maskara też ze szczoteczką silikonową przede wszystkim, tylko taką specyficzną, ale uwielbiana przez wiele pań, ponieważ z jednej strony ma krótkie włosie, oczywiście silikonowe, a po drugie jest takie dłuższe. Czyli tutaj nakładamy, jak sobie pogrubić tusz, natomiast, czy rzęsy, przepraszam, natomiast tutaj ta część szczoteczki powoduje, że bardzo ładnie nam się rozdzielają te rzęsy, a przy okazji wydłużają. I szczerze mówiąc, nie jestem w stanie żadnym z tych tuszy, czy ten pierwszy, czy ten drugi, skleić rzęsy. Bo jednak te szczoteczki są tak skonstruowane moim zdaniem, że jak maluję, to one pięknie rozdzielają nam rzęsy. Więc dla tych pań, które nie lubią efektu sklejenia rzęs, to uważam, że jest genialny produkt i tak jak powiedziałam, dociera do każdej jednej rzęski. Następny, który wziąłam na tapetę, jak o tym się mówię, jest to tusz z Jordanii. Ja uwielbiam go przede wszystkim za tradycyjną szczoteczkę i też są panie zwolenniczki. To są chyba pierwsze takie szczoteczki, które w ogóle wyszły na rynek, jeśli chodzi o tusze. Jest to tusz przede wszystkim pogrubiający. Żadne z tych tuszy oczywiście, które dzisiaj, o których Wam opowiadam, na moich oczach się nie rozmazuje, więc nie wiem, no właśnie, miałam też o to zapytać. Mamy upałę po prostu mega, 40 coś stopni czasami nawet w słońcu. Jak właśnie te tusze się zachowują? Znaczy, dla mnie są, uważam, bardzo dobre. Mnie się nie rozmazuje nic, ale mimo to, że ja mam bardzo długie rzęsy na dole i jednak te rzęsy jak oko pracuje przez cały dzień, więc tutaj gdzieś się w jakiś sposób obcierają. Bardzo rzadko, jeśli gdzieś tam mi się rozmarzę, ale ja zauważyłam, co jest powodem. Jeśli źle nie przypudrujemy tutaj dolnej powieki i na przykład posmarujemy rano kremem pod oczy, tak, czy jakimś innym, tutaj będzie skóra trochę tusta, czy nawet podkładem, czy korektorem i on nie będzie przypudrowany, to tusz mimochodem będzie się po prostu rozmazywał z tego względu, że będzie ocierał o jakby tustą naszą część tutaj pod powieką skórą. Czyli generalnie ja przypudrować. Przypudrować, albo jakimś bezbarwnym, cielistym cieniem, żeby wtedy on nie miał jakby tego podłoża, z którym mógłby się jakby wejść w jakąś reakcję. Dlatego ja zawsze moim takim sposobem jest dobrze przypudrowanie dziewczyny dolnej powieki, a uważam, że żaden z tych tuszy Wam się nie rozmarzy. Także to tak, jest taki ja potwierdzam, mój nigdy. Porządka też ma bardzo długie na dole i nie mamy tego problemu naprawdę. Tak. I jest to tusze wodoodporne, tutaj też podkreślam. Czasami się zdarzy, jak nie wiem, popłaczecie albo sobie, a nie, albo upada deszcz, to też mi się wydaje, że trzeba się nieźle naprawdę rozbeczeć, że tak powiem, tak, żeby się te tusze rozmazały. Jeśli, nie wiem, wzruszymy się i łza nam popłynie ze wzruszenia albo tam lekko się popłaczamy, to nigdy nie miałam pandy tak zwanej pod oczami. Ja jeszcze zauważyłam, jak zmywam makijaż. Ja jestem zwolenniczką, bardzo lubię zmywać makijażem do mycia twarzy. Moim zakochanym, ulubionym produktem, którym się zakochałam, jest ekolagen. Jest to żel taki do mycia twarzy, żel krem, można powiedzieć, w leczko, w jednym. Z
Słuchajcie, i zawsze jest tak, że biorę twarz pod wodę, tak, czyli tutaj muszę rozmazać. Chcę, żeby ten tusz namiękł i żeby się rozmazał, wtedy łatwiej nam też go zmyć. I to nie jest ani hop-siup, bo mam twarz mokrą i tutaj nieźle oczka lekko pocieram mokrymi dłońmi, żeby zaczął tusz być widoczny na palcach, więc możecie sobie to po prostu spokojnie w domu przetestować. W ten sposób, jak to wygląda, wtedy będziecie też wiedziały mniej więcej, jak te tusze wytrzymują te nasze łzy, można powiedzieć. A następny tusz, słuchajcie, to już jest taki ostatni, którego już nie ma, ale mój ulubiony był. Jest to Wild Build, to jest był tusz, który... Nie no, liczmy na to właśnie, że firma... Taki fantastyczny, szkoda, tak, że on został chyba wycofany, albo przynajmniej bardzo często firma po prostu ostatnio zmienia szczytyczkę, na przykład wymyśla coś nowego. Wiele firm po prostu idzie z nowościami, uwielbia wypuszczać nowości, no po prostu my też kobiety lubimy eksperymentować, lubimy coś nowego. Stale nam się czasami przejada, jak o to mówimy. Tak samo jest czasami z ciemnym, jak się macie ochotę, nie wiem, na hot dogi, jutro na czekoladę i już wy się jadły czekoladę cały czas, a za kawałek czekolady wam się przeje i macie ochotę na ciastko. Tak samo jest moim zdaniem z kosmetykami, ja bynajmniej tak mam. Więc jednym z takich byłych moich ulubionych tuszy jest ten, zaraz wam powiem, dlaczego o nim dzisiaj mówię. To jest to naturalna szczoteczka, ale taka inna niż szczoteczka Jordani. Ta jest taka bardziej miękka, elastyczna, a ta jest bardziej sztywna. Nie jest to silikonowa, ale dla mnie nie wiem, jakbym miała jakieś druciki w każdym bądź razie, taka. Ale uwielbiam nim malować rzęsy, więc jeszcze mój stary zapas zatuszowany, zachowany, można powiedzieć. I dlaczego go porównuję, dlaczego o nim dzisiaj mówię, chociaż go nie ma? No właśnie. Zaraz. Zaprosiłam Agnieszkę a propos rozmowy tuszy do rzęs, ponieważ w katalogu 12 będziemy mieć nowy tusz do rzęs, Instant Extensions i w tym katalogu właśnie no, firma nam zapowiada, że to jest wydłużający, że ma jakieś takie włókna, elastyczna formuła wydłużająca rzęsy z 4-milimetrowymi włóknami. I tak się składa, że Agnieszka już ma ten tusz i testowała dla nas. I właśnie, co Agnieszka powiesz na temat tego nowego tuszu? Jak on się ma do tych wszystkich twoich ulubieńców? Słuchajcie, no dlatego porównałam go, troszeczkę mówiłam o tym tuszu, bo dla mnie one są podobne. Zauważyłam, jakość wykonania szczoteczek jest bardzo zbliżona. Jest, różni się, wiadomo, powiedział to niebieski. Różni, to by była bardziej widoczna. Różni się oczywiście kształtem jakby szczoteczki. Ta ma taką, drogie panie, pokażę wam, nie wiem czy tutaj będziecie widziały, to jakościowo moim zdaniem, zobacz, bardzo, bardzo zbliżona, tylko ta ma tak, że tutaj ma z jednej strony połowę, jakby szczoteczki ma włosie takie wypukłe, z drugiej też jakiś taki zawijany, ja już próbuję wam się to opisać. Natomiast ta, bo też w katalogach tak, a ta jest taka jakby prawdziwa spiralka. Dziewczyny, bardzo fajnie rozczesuje rzęsy, bardzo ładnie się tuszuje. Oczywiście uważajcie jedno. Pierwsze, możecie być rozczarowane. Każdy tusz, jak otwierasz i pierwszy tuszujesz rzęsy, to jest taki kurczę, nic nie zostaje na tych rzęsach. Jak malujesz, wydaje ci się, jakbyś w ogóle był pusty. Jak on dostaje trochę powietrza, on nagle gęścieje i gęstnieje, przepraszam, i wtedy bardzo fajnie tuszuje się rzęsy, tak czy tak, nie skleja i faktycznie wydłuża. Dlatego ja nawiązuję, bo jakość szczoteczki ja bardzo zbliżam jedna do drugiej. Jeśli ktoś lubił ten tusz, to z tego też będzie zadowolony. A wiem, że zwolenniczek tego tuszu były nie jedne dziewczyny, nie jedne klientki, więc śmiało możecie polecać. I ten tusz, tak jak powiedziałam wcześniej, też nie skleja nam rzęs. Tu mam w odcieniu niebieskim, dokładnie tak patrzę pod światło, to wychodzi ta szczoteczka taka fioletowa, silikonowa. No tak, bo ona jest fioletowa. Natomiast tusz niebieski, dziewczyny tak ogólnie tak z daleka nie widać, ale jakbyś tak stanęły z kimś rozmawiały w słońcu, to z pewnością będzie no właśnie, widać ten kolor, niebieskiego. Ten kolor, tu jest niebieski, tu jest czarny. Agnieszka, ten kolor niebieski, blue, tak, o którym tutaj jest black, to blue niebiesko, i black. To taki niebiesko-fioletowy moim zdaniem, ten, tak. I jak, do jakich oczu, do jakiego koloru oczu byś polecała? To znaczy, jakby się uparł do każdych. Przede wszystkim blondynki. Bardzo fajnie, szczególnie taką delikatną, słowiańską urodą. Bardzo ładnie wyglądają w takim tuszu. Do niebieskich oczu również się nadaje, bo są dziewczyny takie, które używają. Chociaż ja nie jestem zwolenniczką przy niebieskich oczach malowania niebieskim tuszem i nie używania niebieskich cieni, ponieważ nie malujemy w kolorze tęczówki oka. Ja przy swoich niebieskich oczach niestety mam jedną wielką szarą niebieską plamę, można powiedzieć, taką jakby była zmęczona, dlatego ja unikam tego typu kolorów.
wolę ciemny brąz i taki kolor, którym wcześniej tu już mówiłam, dziewczyny White Open, ten otwierający oko. O, właśnie o nim nie powiedziałam chyba. Ominęłam go, widzicie. Dziewczyny tam wam o nim powiem. A bo wiesz, to podobne szczury. Bo one są podobnie kolorowe. Lecą nam. Ponieważ tutaj jest taki kolor fioletowo-szaro-brązowy, ja go tak nazywam i bardzo ładnie przy nim wygląda kolor tęczówki oka, bardzo podkreśla i to białko nasze jest takie bialutkie przy tym kolorze. Dla kogo jeszcze niebieski? Ja zauważyłam kobiety dojrzałe, uwielbiają niebieski kolor brązowy. To są kobiety, które w wieku eleganckim nie powinny używać właśnie czarnych tuszy do rzęs, ponieważ czarny tusz podkreśla jakby każdą niedoskonałość, gdzieś ewentualnie nasze jakieś tam niedoskonałości na naszych powiekach. Bardziej rzuca się po prostu w oczy i głównie malując też używam dla pani właśnie albo w brązach, albo w tych niebieskich i tych takich. Właśnie, Londek nasz jest też brązowy, a brązowe tusze, jakie pani powinna używać? Ja uważam, że brązowe to każdy. To jest taki ciemnobrązowo-czarny, można powiedzieć, to jest ciemny brąz, który w ogóle na powiekach nie widać. Jak ja bym miała go dzisiaj, w życiu byście nie powiedziały, że on jest brązowy, czy ten niebieski. Wybrać, gdybyście się przyjrzały, że jedno oko malujecie jednym kolorem, drugim. Ale jednak troszeczkę ten kolor jest. Tak. Ja po prostu, tak jak powiedziałam, z niebieskim i z brązowym kolorem uważam, że świetnie nadaje się do blondynek. Świetnie nadaje się, to brunetki bardziej, no bardziej w czerni, bo jeśli mają ciemną oprawę oczu i ciemne włosy, szczególnie kiedy macie dziewczynę ciemny makijaż, no to czarny tusz. Ale jeśli robicie coś delikatnego, w takich pastelowych, jasnych odcieniach, taki dzienny makijaż dzienny, spokojnie możecie użyć niebieskiego i ciemnobrązowego, czy tego właśnie w kolorze pure, bo to, o czym mówiłam wcześniej, taki szaro-fioletowo, nie wiem, brązowy, uwielbiany też kolor przeze mnie. Jeszcze jeden z tych tuszy to jest tusz White Open, który otwiera nam oko i faktycznie to jest opatentowana szczoteczka, śmieszna, bo taka w formie choinki, też naturalna szczoteczka. Tu właśnie mówiłam wcześniej o kolorze, który bardzo lubię, to jest ten prion, taki, który bardzo ładnie też podkreśla nam tęczówkę oka, jak również to białko. Dziewczyny faktycznie bardzo ładnie podkreśla nam rzęsy. On powoduje też, że kiedy tusz zasycha, to nasze rzęsy gdzieś w jakiś sposób nam się wybijają. I naprawdę z racji tego, że tu jest ten dzióbeczek taki dość delikatny, to też dotrzecie do każdej króciutkiej rzęski. Także no, wszystkie tusze, które wam dzisiaj pokazałam, naprawdę pod każdym się podpisuje. Fajnie. Słuchajcie, a ja jeszcze chciałam przypomnieć, że kupując tusz w katalogu 12, właśnie ten nowy Instant Extensions, tak? Mamy za 9,90 płyn do demakijażu. Co prawda wodoodporny, ale oczywiście każdy makijaż zmyjemy. Także uważam, że też nie omijcie, bo to jest tak schowana oferta, także odsunąć sobie i sobie przeczytać, że można przy okazji jeszcze kupić ten płyn. I na koniec mamy dla was bardzo fajny konkurs, taki szybki. Mianowicie, te osoby, które na naszym fanpage'u napiszą o swoim ulubionym tuszu, wymienią minimum dwa ulubione tusze Oriflame i napiszą, dlaczego właśnie te tusze lubią, mamy prezent. Mianowicie, dla dwóch osób mamy właśnie te nowe tusze Instant w prezencie. To nie będzie na zasadzie pierwsze, drugie miejsce, nie, po prostu z Agnieszką wybierzemy sobie te komentarze, które będą najfajniejsze i te dwie osoby będą mogły odebrać ten tusz. Od razu powiemy, nie wysyłamy nagród, nagrody są tylko i wyłącznie do odbioru u nas w biurze regionalnym, także zapraszamy do chętnych do wzięcia udziału. Tutaj macie datę dokładnie, kiedy konkurs się kończy i kiedy będziecie mogli odebrać nagrodę w biurze. Chyba wszystko. Bardzo ci, Agnieszko, dziękuję, że przyszłaś, że nam opowiedziałaś. Troszeczkę będziemy wiedzieć więcej już na temat naszych tuszy i tego, co należy używać. Powiem wam tylko jedno, że gdybyście mnie zapytały, który tusz byłby najlepszy, no nie podpiszę się tak tym J1, ponieważ nie mam takiego. Słuchajcie, każde bardzo lubię, kupuję w zależności od tego, jaka cena, kiedy jest w katalogu, jaka tak. Naprawdę na co dzień bardzo je lubię, używam i nie zamienimy. Aha, a ja jeszcze powiem, że ci wszyscy, którzy są konsultantami, to jeśli chodzi o te tusze, odsyłam do ulotki oferta dla biznesu. Wy już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Albo za cennika. Albo za cennika. Dziękujemy wam, do zobaczenia, życzymy wszystkiego dobrego. Wszystkiego cześć. Dobrego.